Dzień dobry, witamy wszystkich, którzy są z nami na sali. Jest nam bardzo miło, że zostaliśmy zaproszeni na to cudowne wydarzenie i że będziemy mogli dzisiaj odpowiedzieć wam na pytanie, jak odróżnić fake od newsa. Niestety nie będzie to prosta odpowiedź, a nawet będziemy mieć tych odpowiedzi kilka, ale może najpierw powiedzmy w kilku słowach, dlaczego tutaj jesteśmy. Jesteśmy jednymi z współzałożycieli Prawdy, Stowarzyszenia Fact-Checkingowego Prawda. Ja jestem Aleksandra Wrona. Ja jestem Kuba. I dzisiaj właśnie odpowiem na to pytanie, jak odróżnić fake od newsa. Fact-checking to jest sprawdzanie wiarygodności informacji, czyli określanie, czy coś jest fałszem, czy jest prawdą. I jako jedna z trzech organizacji w Polsce należymy do międzynarodowej sieci fact-checkingowej. Tak, oprócz tego, że tak jak Ola powiedziała, weryfikujemy na co dzień informacje od koronawirusa po społeczeństwo, też jakieś rzeczy związane z ekonomią czy polityką. Zajmujemy się również edukacją, bo to jest jednak przyszłość, staramy się edukować, mówić o tym, jak nie dać się złapać dezinformacji. No a na sam w wolnym czasie czasami staramy się rozwijać jakąś technologię, która wspiera nas w takim codziennym działaniu. Natomiast pojawiło się w tytule tej prezentacji fake. I tak naprawdę warto się zastanowić, czym te fake newsy są, bo odpowiedź nie jest prosta. Jeżeli chodzi o samo słowo fake news, to spopularyzował je bardzo Donald Trump, były prezydent Stanów Zjednoczonych. I teraz co ciekawe, organizacja, z którą współpracujemy w ramach sieci, wyliczyła, że w trakcie jego 4-letniej kadencji aż 30 tysięcy razy zdarzyło mi się jakąś formę fake newsa czy manipulacji powielać, więc to jest dosyć całkiem spora liczba. Jeżeli chodzi o samego fake newsa, to jest oczywiście fałszywa informacja, natomiast warto zastanowić się, nie czym fake news jest, ale może jak się rozprzestrzenia, bo można podzielić kilka różnych typów rozprzestrzeniania się fake newsów, co pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego ktoś to publikuje i dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej temu przeciwdziałać. Okej, coś tutaj. Prezentacja myśli szybciej niż my. Tak, albo to jakieś działanie służb, nie wiadomo. Jeżeli chodzi o pierwszy sposób rozpowszechniania się fake newsów, to będziemy mówili o dezinformacji. I teraz, kiedy na pewno słyszeliście teraz, szczególnie w tym czasie, jaki jest słowo dezinformacja, kiedy my mówimy dezinformacja, to nam chodzi zawsze o skoordynowane działania. Czyli takie, które są zaplanowane, mają cel, mają na celu wzbudzić was emocje, mają na celu was przekonać do jakiejś konkretnej kwestii. Więc no oczywiście przykładem takiej dezinformacji jest teraz często spotykana dezinformacja rosyjska. I żeby dać wam przykład, dlaczego to jest skoordynowane i zaplanowane działanie, to chciałbym wam pokazać ten budynek, bo to jest biuro, które znajduje się w Petersburgu i tam przez jakiś czas, przez wiele lat pracowały po prostu osoby zatrudnione do produkowania fałszywych informacji po to, żeby między innymi was oszukać, żeby nas podzielić. Dezinformacja jest bardzo niebezpieczna, ale równie niebezpieczna jest misinformacja. Oczywiście dla wszystkich polonistów to jest kalka z języka angielskiego, misinformation, nie ma takiego słowa w języku polskim. Natomiast jeżeli chodzi o misinformację, to misinformację mówimy wtedy, kiedy przez przypadek, może dlatego, że jest za dużo informacji albo nam się za bardzo śpieszy, podamy jakąś informację dalej, fałszywą informację oczywiście. No, to często wiąże się z tym, że to jest jakaś nasza pomyłka, może nie doczytaliśmy, nie sprawdziliśmy źródła. Natomiast dzisiaj wam powiemy, jak unikać takich rzeczy, żeby nie podawać dalej tych informacji, bo to może tylko pogorszyć. Więc pamiętajcie, że właśnie są te dwie typy. Dezinformacja to jest, kiedy to jest zaplanowane działanie, misinformacja, kiedy to wynika często z naszego błędu. I teraz warto zaznaczyć, że często tym, co jest na początku, może być dezinformacja, czyli ktoś z góry chce was nakłonić do tego, żebyście uwierzyli w daną informację, natomiast często później to już ze względu właśnie na nasze niedoskonałości się dalej rozpowszechnia. I tutaj nie wiem, czy się spotkaliście, jestem pewien, że czy na TikToku, czy może na Twitterze, na Facebooku, tych botów niestety jest coraz więcej i my to widzimy cały czas. I te boty pomagają, znaczy nam przeszkadzają, ale pomagają w rozpowszechnianiu się tych fałszywych informacji, bo one często w bardzo dziwny sposób udostępniają, podają dalej, albo nawet imitują realnych ludzi, tak jak widzicie na tym slajdzie. Kopia jeden do jeden prawdziwego konta, który podawał jakieś informacje i tego jest po prostu bardzo sporo. Automatycznie generowane konta, które dalej podają fałszywe informacje. Warto sobie zadać pytanie właśnie nie tyle, czym jest też fake news, ale dlaczego te fake newsy powstają, w sensie jaki kto ma w tym interes. I tutaj pomaga zasada 6P, która w skrócie mówi o tym, że jest powiedzmy takich 6 ogólnych kategorii, które nam jako czytelnikom pomagają, patrząc na fake newsa, zrozumieć, no ale dlaczego ten ktoś mógł chciał to opublikować. Pierwszym oczywiście jest pożytek, no bo nie wiem, czy wiecie, ale zarówno jak z YouTube'a, tak samo ze stron internetowych można całkiem spore pieniądze zarabiać, więc osoby, które was przyciągają, waszą uwagę, bo to jest najcenniejsze, zarabiają po prostu pieniądze na reklamach.
To jest pierwsze. Jest oczywiście też prowokacja. Nie wiem, czy wchodziliście kiedyś w bardziej zaangażowaną dyskusję w komentarzach pod jakimś filmem. Niestety tam dosyć dużo jest troli internetowych, które również powielają takie informacje. Nie zawsze wiadomo dlaczego. Jest też pasja. Osoby, które z własnym jakichś ideologicznych postanowień po prostu starają się te rzeczy publikować. Jest też polityka, propaganda, czyli osoby, które starają się was przekonać. Szczególnie teraz dużo tego rodzaju dezinformacji jest w związku z sytuacją na świecie. No jest też parodia. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście jakiegoś mema, który fałszywą informację powielał, albo taką, którą nie do końca można sprawdzić. I my często bardzo takie rzeczy spotykamy i oczywiście one są śmieszne. Natomiast problem polega na tym, kiedy taki mem, czy śmieszna informacja wydostanie się z grupy naszych znajomych i trafi do szerszej publiki, która już może nie pamiętać o tym, że to był dowcip. Więc takim przykładem właśnie, jeszcze raz wracając do tego, który teraz my bardzo dużo widzimy, jest właśnie ta motywacja polityczna i propagandowa. Tego jest bardzo dużo i chciałem wam właśnie tutaj pokazać, razem z Olą przeglądaliśmy gazety, dzienniki internetowe, właśnie publikowane w rosyjskich dziennikach internetowych, w jaki sposób tam ta dezinformacja trafia do tych obywateli, którzy to publikują. Nagłówki oczywiście są przetłumaczone, jakby Google tłumaczył, natomiast to pokazuje, że no ta dezinformacja też kształtuje jakoś nasz wizerunek, jak odbieramy to, co się wokół nas dzieje. Tak, padło trochę pojęć takich jak właśnie dezinformacja, misinformacja. Mam nadzieję, że jeszcze nie śpicie. Mimo, że to są dość trudne pojęcia, to warto je znać. Kolejnym z takich pojęć jest pojęcie infodemia. Nie wiem, czy ktoś z was je słyszał. Ono zostało rozpropagowane podczas właśnie pandemii koronawirusa przez WHO i oznacza coś, co spotyka każdy z nas. To znaczy nadmiar informacji. Jeśli otwieramy telefon, otwieramy Instagrama, Facebooka, cokolwiek, jakiś dziennik informacyjny, mamy natłok informacji. To znaczy każda strona, każda platforma społecznościowa chce nam przekazać bardzo dużo treści. I my po prostu fizycznie nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy każdy post, który czytamy, czy każda nowinka jest prawdziwa. Tych informacji jest za dużo, zarówno prawdziwych, jak i tych fałszywych, jak i tych fake newsów. Więc to jest również problem, bo my po prostu nie mamy czasu. Gdybyśmy sprawdzali każdą wiadomość, no to cały dzień moglibyśmy tylko siedzieć i sprawdzać i w ogóle nie ruszać się z domu. A wszyscy już po pandemii mamy tego, wydaje mi się, dość. Więc tak, infodemia jest też rozwijana i właśnie, można powiedzieć, nakręcana przez media społecznościowe. Mam takie pytanie. Kto z was posiada Instagrama, TikToka, Facebooka, Messengera, cokolwiek? A czy jest ktoś, kto nie posiada żadnej z tych aplikacji i w ogóle nie używa? O, tutaj mamy trochę na sali kilka osób, ale jest to, widzę, mniejszość, więc myślę, że większość z was będzie wiedziała, o czym mówię. Gdybyśmy chcieli teraz każdy z nas opublikować fake newsa, to wystarczy, że weźmiemy telefon, włączymy go, włączymy na przykład TikToka albo Facebooka i po prostu nagramy filmik, w którym powiemy jakąś zupełną bzdurę i możemy to zrobić bardzo szybko. Publikować treści jest bardzo łatwo na mediach społecznościowych, a gorzej jest z weryfikacją, bo platformy mają też ograniczone zasoby, tak? Są różne programy, które weryfikują informacje, ale niestety no nie jest to zbyt wydolne i to jest realny problem, dlatego że te fake newsy często są wykrywane albo bardzo późno, albo zupełnie nie są wykrywane i zdobywają miliony wyświetleń i tak naprawdę już nawet jeśli zostaną później zablokowane, to już swój efekt osiągnęły. I właśnie, teraz płynnie przejdziemy do takiego tematu, który moim zdaniem jest fascynujący, to znaczy dlaczego my wierzymy w fake newsy? No bo to przecież nie jest tak, że niektórzy ludzie wierzą w fake newsy, a inni nie. To nie jest tak, że tylko osoby mniej inteligentne wierzą w fake newsy, a my jesteśmy oczywiście wszyscy na sali bardzo inteligentni i nigdy w żadnego fake newsa nie uwierzyliśmy. Zupełnie nie. Nawet my jako fact-checkerzy, którzy zajmujemy się tym na co dzień, dajemy się złapać tym fake newsom. I dlaczego tak się dzieje? Tutaj pomoże nam zrozumienie mechanizmów psychologicznych, które oczywiście oddziałują na nas również nie tylko kiedy przeglądamy media społecznościowe czy przyjmujemy informacje. I pierwszym z takich mechanizmów jest skąpstwo poznawcze. To może brzmieć znowu skomplikowanie, ale nie martwcie się. Chodzi po prostu o to, że nam jest łatwiej, kiedy zobaczymy na przykład nagłówek albo jakąś informację, łatwiej jest nam od razu przeskoczyć do wniosków. No bo po co się męczyć? Po co myśleć, rozważać, analizować, może doczytać coś w innym źródle? Łatwiej jest nam od razu przejść do wniosków i pominąć zupełnie ten proces weryfikacji informacji. Oczywiście czasem to jest przydatne, no bo przecież nie będziemy
musimy analizować w sklepie składu każdego produktu, który kupujemy i zastanawiać się, czy to jest zdrowe, czy nie. No to przecież cały czas przyjmujemy jakieś informacje, więc czasem to nam pomaga, ale niestety, jeśli chodzi o fake newsy, to jest mechanizm, który sprawia, że my po prostu łatwiej wierzymy w nie i czasem dajemy się nabrać. Podobny mechanizm wykorzystują heurystyki. To są takie uproszczone reguły wnioskowania. Na przykład, jeśli widzimy, że ktoś płacze i jest taki smutny, to zakładamy właśnie, że stało się coś niedobrego albo właśnie, że jest w złym humorze. Nie analizujemy całej sytuacji, nie myślimy o tym 5 godzin, tylko automatycznie rozumiemy, co się z tą osobą dzieje. I tak samo jest, kiedy widzimy informacje w internecie, tylko niestety właśnie może to się przyczynić do tego, że uwierzymy w jakiegoś fejka. Nie wiem, czy ktoś kojarzy na sali tutaj osobę, która jest na slajdzie? Nikt się nie przyznaje. Okej, to jest Wersow. To jest influencerka. Widzę, że jest poruszenie na sali. Mamy jakichś fanów czy antyfanów? Dobrze. Okej, najlepsza kserokopiarka. Właśnie, dysonans poznawczy. O co chodzi? Dysonans poznawczy to jest takie nieprzyjemne uczucie, kiedy widzimy jakąś informację, która jest niezgodna z naszymi poglądami. To znaczy, na przykład ktoś publikuje komentarz, z którym my się zupełnie nie zgadzamy, bo mamy odwrotne zdanie. I tak samo jest, kiedy widzimy informacje na temat influencerów, przykładowo, tutaj przykładowo Wersow. Załóżmy, że jestem ogromną fanką Wersow. Uwielbiam ją, oglądam filmiki codziennie, może nawet zakupiłam jakiś produkt, który reklamowała i nagle wyskakuje mi wiadomość, że ta oto influencerka oszukała swoich fanów na wysoką kwotę. Albo, że reklamowała produkt, który jest szkodliwy. I co się wtedy dzieje? No oczywiście, że nie chcę w to uwierzyć, no bo przecież to jest moja ulubiona influencerka i na pewno ona nie chciałaby zrobić nic złego. Właśnie jest ten taki efekt aureoli, tak jak widzicie. Znaczy my chcemy, nie chcemy mieć tego przyjemnego uczucia, no bo nie chcemy się mylić, nikt się nie lubi mylić, więc nie chcemy też wierzyć, że osoby, które lubimy, mogą zrobić coś po prostu złego albo nas oszukać. Tak i to, co jeszcze bardziej nawet pogarsza, to tak jak Ola powiedziała, nie chcemy tych informacji, a na dodatek będziemy szukać informacji, które będą potwierdzać jakby nasze własne jakieś stanowisko, jakieś nasze własne wcześniejsze oczekiwania, więc będziemy się doszukiwać w tych komentarzach argumentów przeciwko temu, że ona oszukała i tak dalej. I również mają to osoby, które wierzą w fake newsy. Ciężko te osoby przekonać ze względu na to, że one będą doszukiwać się informacji, które potwierdzają ich wcześniejsze założenia. A to powoduje, że ci ludzie często dobierają się w społeczności. Jasne, czasami to jest bardzo przydatne, bo ci ludzie wymieniają się swoimi pomysłami, tworzą świetne projekty, takie jak dzisiaj były między innymi prezentowane. Natomiast często te społeczności się zamykają i dochodzi do właśnie tworzenia się takich baniek, czy to na jakichś grupach, czy powiedzmy na jakichś czatach, czy na forach, gdzie te osoby później nie są w stanie rozmawiać z osobami, które mają inne poglądy od nich. A to oczywiście powoduje, że my jako ludzie, jako społeczeństwo o wiele mniej się dogadujemy. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tą taką powiedzmy sekcję psychologiczną i to, że wystarczy jakby niby o tym pamiętać. Oczywiście to są jakieś takie dosyć skomplikowane mechanizmy, natomiast często taka świadomość o tym, że jesteśmy niedoskonali, że no, my też jesteśmy w stanie jakby paść ofiarą tych fake newsów, może nam pomóc później trochę bardziej może sceptycznie podchodzić do tych wszystkich informacji, a zaraz pokażemy wam, w jaki sposób możecie się nie tylko jakby poddawać, bo teraz te mechanizmy oczywiście były trochę takie smutne, że jesteśmy tak łatwo podatni na te fake newsy, ale są metody, w jaki sposób możecie się przed nimi chronić i w jaki sposób możecie dosyć szybko sprawdzić, czy dana informacja chce próbować wykorzystać w was te mechanizmy, o których my przed chwilą powiedzieliśmy. I pierwszą rzeczą, wydaje mi się, najważniejszą jest kontekst. Ogólnie my w stowarzyszeniu rozumiemy przez to takie środowisko, w jakim otoczenie informacji danej, tak? Jeżeli czytacie jakiś wpis, czy artykuł, czy może właśnie post na Instagramie jakiś taki dłuższy, to warto sobie zadać pytanie, co osoba, która napisała ten post, chce, żebyście jakby wy zrobili? Jak chce, żebyście się poczuli? I zadawanie sobie takich pytań przed przeczytaniem informacji pomoże wam lepiej zrozumieć intencje tego autora, a jak pamiętacie, zgodnie z tą zasadą 6P, jakby można starać się jakby rozumieć to, dlaczego ktoś publikuje fake newsy i właśnie rozumienie kontekstu jest takim pierwszym krokiem do tego. Tak, kolejnym aspektem jest to, żeby zwracać uwagę na swoje emocje. To znaczy, co ja czuję po przeczytaniu tego wpisu. Czy na przykład po obejrzeniu jakiegoś filmiku chcę
kupić jakiś produkt, do którego link jest na jakiejś dziwnej stronie i czy może efekt nie miał być jakiś taki szkodliwy. Tutaj widzicie clickbaitowe miniaturki z YouTube'a. To jest idealny przykład tego, jak właśnie fake newsy żerują na naszych emocjach, bo widzimy jakiś czerwony kolor, jakąś strzałkę i my chcemy w to kliknąć. Klikamy, oglądamy i tam może być też fałszywa informacja, to znaczy ktoś może chce nam coś sprzedać albo po prostu chce zarobić na reklamach, bo też cechą fake newsów jest to, że one są bardzo klikalne, są bardzo kontrowersyjne, a przecież wszyscy wiemy, jak działa YouTube, to znaczy oglądamy film, wyświetlają się reklamy i ktoś potem na tym zarabia, więc czasem nawet twórcom bardziej opłaca się publikować fake newsy, czy tam właśnie clickbaity, no bo wtedy zarobią po prostu więcej. Przecież publikowanie takiego filmu, który mówiłby, który przekazywałby prawdziwe informacje, może być zupełnie mniej opłacalne. Oj, jeszcze nie kończymy, jeszcze chwila. Nie. Teraz jest mały spoiler. Bacz. Tego, co będzie dalej. Chcemy wam przedstawić kilka takich zasad, trochę powtórzyć to, co wcześniej zostało powiedziane. To znaczy, kiedy czytacie coś, zatrzymajcie się na chwilę, zwróćcie uwagę na kontekst. Zanim wykonacie jakąś, zrobicie coś, kupicie, klikniecie w jakiś link, który może po prostu wyczyścić waszą kartę do zera, czy kartę waszych rodziców, zobaczcie, gdzie... Zobaczcie, jaki jest kontekst właśnie informacji, kto publikuje te informacje. A jeśli chodzi o informacje właśnie związane ze zdrowiem czy z bezpieczeństwem, to warto zobaczyć, czy dana osoba powołuje się na jakieś rzetelne źródła, czy podany jest autor badania, na które powołuje się wpis. W ostateczności, do czego też bardzo zachęcamy, można zapytać autora o źródło, bo jeśli ktoś podaje statystyki, jeśli ktoś mówi o jakimś badaniu, które wykazuje, że pandemia jest zupełnie zmyślona, to można zapytać w komentarzu. Cześć, czy możesz mi podesłać jakieś badanie do tego, bo jestem ciekawy, niekoniecznie atakując tę osobę, tylko rzeczywiście chcąc dowiedzieć się albo zrozumieć, w jaki sposób ten fake news powstał i właśnie jakie są jego źródła. A teraz Kuba krótko przedstawi takie narzędzia praktyczne, które możecie wykorzystać do weryfikacji informacji w sieci. Tak, pierwsze narzędzie, przynajmniej ostatnio bardzo często z niego korzystam, pisząc jakieś ciekawe artykuły, to jest Wayback Machine. I to narzędzie w skrócie pozwala wam się cofnąć w czasie w rozumieniu internetu. Pozwala wam zobaczyć, jak zmieniła się dana strona internetowa w czasie. Zachęcam was po tej prezentacji, jeżeli wejdziecie w Google Wayback Machine, sprawdzić, jak zmieniła się strona waszej szkoły, bo moim zdaniem możecie zobaczyć naprawdę ciekawe informacje i ciekawe fanty. Natomiast to pomaga często nam zobaczyć, zrozumieć właśnie ten kontekst, bo jeżeli my widzimy jakiś artykuł i widzimy, że to jest publikowane na jakiejś stronie, która ma mało bardzo informacji, to możemy wrzucić to właśnie do takiej maszyny, która nas cofnie w czasie, zobaczymy, co było 3 lata temu, może są jakieś informacje, których teraz nie mamy, które lepiej nam pozwolą zrozumieć. I takim śmiesznym przykładem wydaje mi się, bo to jest jedna z pierwszych też stron internetowych, jest strona prezydent.pl, to jest strona prezydenta. Tak wyglądała w 1998 roku i teraz akurat ta strona bardzo regularnie jest odwiedzana, więc też często jest jakby zapisywana jej wersja. Natomiast widać, jak bardzo zmienił się jakby design tej strony i w ogóle jak wygląda ta strona. Więc faktycznie zachęcam was jeszcze raz do tego, żebyście sobie zobaczyli, jak się zmieniła strona waszej szkoły. Narzędziem, które jest naprawdę bardzo przydatne i bardzo proste w użyciu, jest odwrócone wyszukiwanie zdjęć. Jeżeli widzicie jakieś zdjęcie, które prawdopodobnie może pochodzić z innego źródła albo zostało wykorzystane, no waszym zdaniem w podejrzany sposób, pobierzcie je, wejdźcie na Google Grafika, wrzućcie, pokażę wam inne strony internetowe, na których to zdjęcie się pokazało. I tak jak w tym przypadku, to był 24 lutego, to było zdjęcie prezydenta Ukrainy, zostało wykorzystane powiedzmy w innym takim kontekście. No okazuje się, że to zdjęcie pochodziło tak naprawdę rok wcześniej i zostało pobrane z jakiejś strony, więc w ogóle nawet nie nawiązywało do tego. Oczywiście to jest akurat pozytywny przykład, można to wyrobić oczywiście w zły sposób i w sposób dezinformujący. A ostatnie narzędzie to jest mapchecking.com. Nie wiem jak wy, natomiast jak zawsze są jakiegoś rodzaju protesty, czy strajki, czy marsze, zawsze jest dyskusja, czy 10 tysięcy, 50 czy 100. Jeżeli chcecie zaimponować waszym rodzicom czy osobom, z którym jakby nie wiem, akurat spędzacie czas, możecie wejść na tą stronę i sprawdzić, ile osób było na czymś takim, po prostu zaznaczając obszar, na którym byli ci ludzie i dzięki temu będziecie w stanie szybko określić. I to są 3 narzędzia, które pozwolą wam bardzo szybko zweryfikować całkiem sporą część fake newsów, które się w internecie pojawiają. Tak, mamy nadzieję, że te kilka sekund przedłużenia nie stanowi jakiegoś dużego problemu. Chcemy wam bardzo podziękować za udział i mamy specjalne pozdrowienia dla klasy 8C z Ulana, która napisała do nas na Instagramie przed naszym wystąpieniem, więc
więc pozdrawiamy klasę 8C i zachęcamy Was również do kontaktu na naszym Instagramie prawda.pl, na Facebooku Prawda czy na stronie internetowej, bo jak widzicie, można nawet uzyskać pozdrowienia na żywo. Więc dziękujemy jeszcze raz za uwagę, za zaproszenie i mamy nadzieję, że będziecie bardziej odporni na fake newsy po naszym spotkaniu. Dziękujemy. Dziękuję.